Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, gdzie będziemy znowu jeździć PvP, ale zobaczcie, ile ja kasiory w ogóle dostałem za ostatnie jeżdżenie w ostatnim odcinku. Naprawdę bardzo, bardzo dużo, wiecie? Więc dzisiaj też sobie sporo pojeździmy, myślę. Czym ja ostatnio śmigałem? Trochę Aventadorem. Ogólnie to chciałem sprawdzić, czy to PvP działa, bo wyłączyłem nakładkę Ubisoftu. Nakładka Ubisoftu, też niektórzy z was pytali, co to jest właściwie. Ole, zajebiste. Kurde, to malowanie muszę zmienić. Damn it. Ale zajebiście wygląda w numerce. Nakładka Ubisoftu to jest coś takiego, co się wywołuje kombinacją klawiszy. I no, tam się pokazują znajomi, inne takie bzdety, których i tak nie używamy. Nakładka, nie wiem, programu uruchamiającego jest przydatna tylko w przypadku Steama. Tam to wszystko ładnie działa i tak dalej. Tutaj to działa, nie działa. Tak raczej z przeważeniem nie działa. Po prostu przeszkadza, no i tyle. Co mam tu dużo mówić, no jest to dupy i tyle. No dobra, weźmy sobie, zobaczcie, już mi wszystkich graczy pokazuje ładnie. Znajomi wszyscy są, bajka po prostu. I pewnie też na mapce, o, już ktoś tutaj się pojawił. No, także wszystkich ładnie wczytuję. Ktoś tutaj nawet chyba jest w okolicy. Jeździ Nissanem 300... Przepraszam, 370Z. No, ale my będziemy śmigać sobie dzisiaj PvP. I 87 tysięcy już mam. Aha, bo wziąłem tą nagrodę frakcyjną jakąś tam. Szybka podróż, graj. Lecimy publiczne i zarabiamy kupę forsy. Taką mam nadzieję. A moment, czy ja... A, zobaczcie na mojego merca. Musimy go najpierw troszeczkę tutaj stuningować. Chcę nim trochę pojeździć. Aha, jeszcze mieliśmy jechać, w ogóle zmienić to malowanie okropne. To może pojadę sobie do garażu. W garażu mam kilka fajnych odblokowanych naklejek. KG, dokładnie. No i tutaj będę mógł sobie już też coś porobić. Znaczy niektóre są z nich unikalne, niektóre są takie mniej unikalne, ale ogólnie są. Dobra, warsztat. Kurde, jest taka w ogóle ładna pogoda dzisiaj, jeździłem na rowerze i powiem wam, że no po prostu bajka. Jak macie okazję, korzystajcie z tych teraz pogód, bo one to są jedne z takich ostatnich w tym sezonie. Wow, co to jest w ogóle? Motyw zwierzęcy? Czy ja to gdziekolwiek kupowałem? Taki tygrysek. Cokolwiek tam, nie wiem, ćwiczycie, biegacie, cokolwiek robicie, to warto sobie właśnie korzystać z tego, z tych pogód teraz, póki jeszcze są ładne. Naprawdę było pięknie. No mam trochę tych kupionych naklejek. Nie wiem, co by tu pasowało, ale podobało mi się malowanie z tygryskiem. Mercedes? Ja nie wiem, Mercedes wydaje mi się, że najlepszy by był czarny. No. To jeszcze nie jest takie złe. Czaszki. No, tu mam maskę z włókna węglowego. Tu jakieś paski, tribale, inne. To są ogólnie wszystkie naklejki, które kiedykolwiek sobie kupiłem. Ja wiem. Nie, wiecie co? Tam bez naklejek. Ładnie wygląda, czarny i już. Tablice tu jakieś mam nawet do wyboru. O, tu była jakaś. O nie. Po prostu wczytywała się chyba inne. Okej. No i zderzaki też są tutaj te, które ja już sobie kupowałem. Chyba. Tak, to jest stokowy, zdaje się. Nie. A może tak? To jest chyba stokowy. Aha, tu nie możemy ich zmieniać. Czy ja mam jakieś felgi? O. A możemy dać... Kurde, mam trochę tego. Te mi się podobają. Dobra. Coś tam jeszcze? A ciul, tam jest ok. O kurde, teraz zajebiście wygląda. Cały czarny. Jeszcze jakby można było szyby przyciemnić. A już nie mogę się doczekać nowego NFS-a, jak tam wszystko będzie można z tym samochodem robić. Znaczy nie z tym akurat, z SL63, tylko z jakimś innym oczywiście. No ale SL bardzo mi się podoba. Jeden z nielicznych tych Mercedesów, które naprawdę mi przypadły do gustu. Fajnie też lata bokiem. No, już mamy ładny asfalcik, więc tutaj bokiem nie polatamy. Zdaje się, że ten samochód ma...
Nie wiem, wydaje mi się, że on będzie troszeczkę driftował, jak go mocniej przytuninguję, wiecie? Nie wie... Wiecie, co ja zauważyłem? W tej grze jest tak... Może ja wam to pokażę, uda mi się to może pokazać. Chodzi mi o Forza Horizon 2 też. Ja na przykład oglądając filmy, nie wiem, youtuberów tam, którzy kręcą z Forza Horizon, zauważyłem, że koła inaczej skręcają niż w Dekru na przykład, albo w innych grach wyścigowych. Tamte koła skręcają tak, jakby miały zainstalowane jakieś dystanse, wiecie? W sensie one nie obracają się... tak, nie? Tak. Nie wiem, czy to dobrze widać, jak pokazuję. Tak, o. Tylko one się obracają... o tak. Tak skręcają, w sensie, nie? Tak. I tutaj tego nie ma. Poglądajcie sobie filmiki trochę z Forza Horizon, może niedługo u mnie, i zobaczycie, że te koła inaczej się skręcają. Jak nie zapomnę, to zwrócę na to uwagę, ale to jest ciekawa sprawa, bo też zauważyłem, że w Forza na przykład inaczej chodzi zawieszenie w samochodach. Jest to bardziej cieszące dla oka, wiecie? Tutaj mamy wrażenie, jak te samochody... Mówię tu w przypadku Dekru akurat. Jakby te samochody po prostu sobie sunęły po tej... O kurde, to nawet na tym... Na suchym asfalcie driftuje. Nieźle. Mamy tutaj wrażenie, jakby te koła rzeczywiście... sunęły po tej jezdni. Co innego, jak wjedziemy na bezdroże, to tutaj to zawieszenie troszeczkę chodzi, ale naprawdę jest to lepiej widoczne w Fordzie. Być może w innych grach symulacyjnych czy wyścigowych też to jest widoczne, ale w Fordzie naprawdę bardzo mi się podoba sposób, w jaki chodzi tam zawieszenie. To jest miłe dla oka. Okej, ja się trochę rozgadałem o tych wszystkich grach. Trochę jestem podjarany tą Fordzą i faktem, że będę mógł w nią grać niedługo. Ale gra jak gra, przetestujemy sobie. Jeden z moich kolegów, który grał właśnie na Xbox 360, mówił, że gra jest strasznie monotonna po jakimś czasie i się nudzi. Dla niego po prostu czegoś tam brakowało po pewnym czasie. Nie wiem, ja to sobie sprawdzę. Miejmy nadzieję, że mi się nie znudzi szybko. To też oczywiście kwestia dawkowania sobie odpowiedniego gry, no bo jak będę napieprzał 24/7 w tę grę, no to będzie lipa troszeczkę. A też ciekawa sprawa, bo na przykład ja, jak renderuję filmy, to nie mogę wtedy w nic grać. Mogę się, nie wiem, położyć i ewentualnie czytać książkę. A teraz będę miał taką możliwość, że jak będzie mi się jakiś film renderował, to na Xboxie będę mógł grać w, powiedzmy, Forza albo inną grę wyścigową, albo jakąś w ogóle inną grę. Więc to może być fajna sprawa. Naprawdę nigdy w życiu nie miałem konsoli swojej. Grałem oczywiście na konsolach innych. I powiem wam, że... no, jest to fajna sprawa, znaczy konsola. Ja zawsze byłem przeciwny konsoli ze względu na sposób kontroli gier. Pad jakoś nigdy mi nie odpowiadał w strzelankach i tak dalej. Poza tym uważam, że gry są bardzo drogie i wykupowanie na przykład abonamentu na granie online to jest porażka i to mi się nie podoba, ale no... Zobaczymy jak będzie mi szło użytkowanie konsoli, może tak. Oczywiście to też ma swoje plusy, konsola ma swoje plusy, a mianowicie takie, że zawsze gra nam będzie chodzić, tak? Niezależnie od tego, jakie tam ma wymagania pecetowe czy coś. I może troszeczkę gorzej będzie wyglądała, nie wiem. Ale powiem wam, że ja w większość gier nawet nie gram na ustawieniach maksymalnych i wcale jakoś mnie nie jara, jak będę miał tam wszystkie najlepsze rzeczy, cienie i tak dalej poustawiane. W GTA mam ustawioną grę... wcale nie najwyższe ustawienia, ale spokojnie bym mógł pociągnąć tą grę na najwyższych. Ale wiecie co, ja naprawdę uwielbiam płynność rozgrywki. Nie akceptuję czegoś takiego, żeby mi spadły nagle klatki do, powiedzmy, 40 albo 50, bo to jest widoczne i to naprawdę w rozgrywce przeszkadza. A może tutaj sobie pojedziemy. O kurde, to jest jakaś naprawdę wielka, wielka góra. Zobaczcie, jak przybliżam. To jest taki trójwymiarowy model, no nie? To jest widoczne. Dobra, to startuję odtąd. No. Także myślę, że na konsoli i tak będzie spoko. Ja już od dawna zabierałem się za kupienie Xboxa One. Ktoś tam się pytał, dlaczego nie PS4? No, ze względu właśnie na te fajne ekskluzywy. Słyszałem, że Drive Club nie jest taką fajną grą, bo to jest też ekskluzyw na PS4. A Forza Horizon jest ekskluzywem na Xboxa. Xbox też ma ponoć troszeczkę gorsze komponenty, jest konsolą ponoć słabszą. Z tym, że to są... no nie wiem, czy to jest akurat prawda i jak to będzie miało wpływ na gry, na samą
same granie, tak, moje w powiedzmy jakieś tam gry wyścigowe albo inne gry na konsoli. Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, no grafika jest fajna, ale granie na najwyższych ustawieniach nie jest dla mnie jakby takim priorytetem. Poważniejsza jest zabawa. A z tego co widzę, naprawdę dużo frajdy dostarcza samo jeżdżenie w Forzie Horizon. Także myślę, że to będzie fajne, aczkolwiek nie wiem. No i tak na przykład jak wyjdzie jakaś gra na PS4, to będzie musiała być tak samo przygotowana na Xbox One. Więc i tak pójdzie, nie? No. Za to się płaci o 100 więcej za grę konsolową, żeby to wszystko ładnie śmigało. No i tyle wam powiem. Chociaż z drugiej strony, jak na przykład jest gra na PC-ta, która kosztuje, nie wiem, 150 zł, na konsolę w dniu premiery kosztuje 250 zł, no to jeśli ktoś kupuje dużo gier, to spokojnie jest w stanie zaoszczędzić z tych gier na przykład nową kartę graficzną w ciągu roku. To w ogóle bez porównania, tak? No ale jeśli ktoś kupuje mało gier, od czasu do czasu gra, no to dla niego nie ma sensu kupować się na przykład PC-ta, no bo po prostu na konsoli sobie pogra w jakąś grę dłużej i tyle. Z drugiej strony też dochodzi kwestia płatności za abonament za online, jeśli ktoś lubi grać po sieci. Więc no to są wszystko takie rzeczy, które samemu trzeba zbadać. No jest masę opinii na temat konsol, jest masę opinii na temat tego, co kto lubi, co kto lepiej gra, albo co jest lepsze, a co gorsze. No to jest nieodłączna rzecz każdego produktu, jaki się sprzedaje. I jakby no, opinie są tak podzielone, prawie tak podzielone, jak ludzi jest na świecie. No. Trzeba po prostu samemu kamera, zapomniałem, jak się zmienia znowu. Trzeba po prostu samemu zbadać, zobaczyć, jak to działa i już. Choroba. Nie wiem. Ej, zapomniałem, jak się kamerę zmienia. Bez kitu. Na klawiaturze wiem, na padzie nigdy... O, już wiem, dobra. Dzięki. Dzięki, że mi przypomnieliście. A spróbujemy... Schowaj się, ty mapka. O, dziękuję. Próbujemy sobie troszeczkę na kamerze z kokpitu pojeździć, chociaż nie jest to najfajniejsza kamera, jaką widziałem w grach. Najfajniejsza jest w Dirt Rally, którego też możecie zobaczyć na moim kanale. Tam po prostu świetnie się śmiga na tej kamerze z kokpitu. A tutaj jest tak... mały jest ten kąt widzenia. Mało się widzi tak naprawdę z tej kamery z kokpitu. I ciężko też wyczuć samochód, wiecie? Jest to trochę kłopotliwe. Ale w gruncie rzeczy nie jest tak źle. Damy jeszcze radę. Chociaż w sumie, jak tak spojrzeć, to nie wiem. Są jeszcze gorsze widoki z kokpitu. Oh shit, słabo mi poszło. Zagadałem się. Srebro tylko. Będzie jakaś część, dupa zbita. Nic. A spróbuję teraz zmienić kamerę na kamerę z maski. Czy tu mamy... Tak, tu mamy... O, ale to jest zajebiste. Ja bym chciał się kiedyś przejechać samochodem, który ma skrzynię biegów. Zmianę biegów w kierownicy, a chodzi mi konkretnie o łopatki. Uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Ostatnio jechałem z wujkiem Bohunem, który ma Toyotę Auris i tam on ma co prawda drążek zmiany biegów, ale w tej Toyocie bardzo leciutko zmienia się biegi. Po prostu tylko paluszkami ten drążek zmiany biegów dotykasz i on bieg się wbija. To jest magia. A jeszcze jak mamy na przykład w kierownicy na łopatkach zmiany biegów, no to chłopie, jedziesz i ten bieg się wbija perfekcyjnie. No to po prostu bajka. Chciałbym kiedyś z takim autem przejechać. To jest moje takie marzenie albo cel. Nie wiem, jak to nazwać. Nazwijcie to, jak chcecie. Jest mi łatwiej teraz na tej kamerze. Tak, mówiłem, że będziemy jeździć PVP, a cały czas podkręca tutaj samochód, no ale to też jest ważne. A przy okazji poopowiadam wam o ciekawych sprawach, znaczy ciekawych dla mnie, co mnie interesuje, moje przemyślenia na różne sprawy. Bez problemu udało się wbić platynkę na tej kamerze, także... O, premia do przyczepności. Nie wiem, jak układ wydechowy może polepszyć nam przyczepność, no ale witajmy w The Crew. Fajny jest ten Mercedes, bardzo, bardzo mi się podoba. Chociaż nie wiem, czy będzie konkurencyjny w stosunku do innych samochodów w PVP. Jest piękny. Nie? Zobaczcie teraz taka fota, wow. Fajnie wyglądają te samochody w The Crew, muszę wam powiedzieć. Może jest dużo niedociągnięć w tej grze, dużo.
Nie wiem, czy tak dużo. Ta gra ma naprawdę ogromny świat i wiele rzeczy może tutaj denerwować, ale jeśli chodzi o jazdę po drogach, po bezdrożach, no po bezdrożach może nie, bo są na przykład skały, w które można się zatopić, bo jest sama tekstura, ale są, jest tak dużo miejsc do zabawy, do ścigania się, że no dla mnie to jest spełnienie marzeń o grze wyścigowej, można powiedzieć. Wsiąść sobie po prostu do samochodu, gnać przed siebie. Pamiętam, że było... To jest właściwie gra tych samych twórców, którzy stworzyli Test Drive Unlimited i Unlimited 2. No i właśnie recenzje ta gra zbierała różne, no bo jednak niektórzy woleli gry wyścigowe typu Burnout, które dostarczają na maksimum wrażeń, a niektórzy właśnie chcieli sobie po prostu, nie wiem, wrócić po pracy, albo wrócić ze szkoły, wsiąść do ulubionego samochodu, do którego pewnie jeszcze długo nie wsiądą w rzeczywistości. Jeśli sobie na niego zarobią, to może wsiądą. I pojeździć po egzotycznej scenerii tym autem z prędkością ponad 300 km na godzinę. A nie wiem, spotkać się z kolegami w tej grze czy coś, no. O kurde, proszę bardzo, nawet znalazłem jakieś wyzwanko, zobaczymy. I no tak, niektórzy właśnie tego nie lubili, inni to lubili, ale recenzje były tak samo podzielone, jak podzieleni są ludzie. Czyli znowu, symulator jazdy samochodem, albo nudy, tak? Inni, super gra wyścigowa, w której mamy do dyspozycji miliard aut. A inni pisali... nudy, nie ma co robić, tak? No moim zdaniem właśnie Test Drive był fajny, chociaż mnie, jak nie boli grafika w grach, to tam grafika była tragiczna, a w The Crew nie jest ani słaba, ani jakaś super dobra, jest po prostu okej. Gra chodzi naprawdę bardzo, bardzo płynnie i płynność gry poprawili względem na przykład bety, diametralnie, no teraz ta gra po prostu chodzi dużo lepiej i też efekt prędkości jest tutaj polepszony. Ale o tym wam już mówiłem nie raz. Mamy tutaj kolejne wyzwanko i znowu test prędkości, który ja najbardziej lubię. Więc zobaczmy, jak to pójdzie. Okej. Dobra. Muszę się skupić troszeczkę, bo... Ale nie, jeździ mi się tym mercem naprawdę spoko. Myślałem, że będzie strasznie palił kapora i tak dalej. Ale jest git. Jak widzicie, radzę sobie jakoś na tych zakrętach. I też z przyspieszeniem... z przyspieszeniem nie ma problemu. Chociaż znowu premia do przyczepności, świetnie. Nie wiem, czy to nie był też układ wydechowy. Zerknijmy może sobie na części, jakie tutaj mam. Myk. Mobilny tunel. Zobaczymy, w których częściach... Gdzie jest mysz? Czy ja to mogę? Aha, okej, fajnie. Nie mogę podejrzeć, gdzie jest jaka premia. Lipa trochę. To jest Mercedes-Benz SL63 i R230. Co oznacza to R230? Musiałbym zajrzeć gdzieś. Być może jest to jakaś wersja silnikowa nadwozia albo podwozia, wersja, jakieś zawieszenie, czy coś w tym rodzaju, ale być może jest to po prostu wersja jakaś silnikowa. Chciałem sobie zmienić troszeczkę ustawienia na padzie, dzięki czemu będę mógł teraz obracać dookoła kamerą. Wcześniej nie mogłem, bo miałem ustawione na gaussy po prostu zmianę biegów. No ale jak będę musiał driftować, to wtedy sobie po prostu zmienię z powrotem to ustawienie, bo już mnie to denerwuje, że nie mogę spojrzeć się po prostu do tyłu. A teraz już mogę i wszystko jest ok. No dobra, zobaczmy, czy coś tutaj w okolicy jest do jeszcze roboty. Ile mam? 959 punktów, to już jest naprawdę sporo. W tej okolicy w ogóle jeszcze nigdy nie byłem. Zobaczcie, mam tutaj zaciemniony teren. Test prędkości, więc przejadę sobie przez niego, a w międzyczasie będę coś wam opowiadał. Ej, no what the fuck, nie szybka podróż. Ach, dammit. Wrócę tutaj z powrotem i wyznaczę sobie punkt po prostu i już. Myk. Tutaj chyba jakaś węższa droga będzie. A może nie, po prostu tak na mapie dziwnie jest zaznaczona. Dobra, tutaj mamy coś, co już zresztą robiłem. Tutaj test ucieczki, ale to jest w terenie, więc tak niefajnie będzie robić to Mercedesem. Ustaw znacznik, no i jedziemy sobie. Myk.
49 km przejechałem już tym samochodem. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Chyba nie za dużo. No, a dopiero co go kupiłem. Chyba. Tak, chyba go kupiłem, ale bardzo mi się podoba, naprawdę. Jest to spoko wóz. Ze środka tam nieczęsto jeżdżę, no bo mówię, ta kamera w dekru z kokpitu nie bardzo mi odpowiada. Jest jednak zwężenie tej drogi, jak mówiłem. Tak. Pięknie. I zobaczymy, jak ślizgie. Tak sobie. Nie będę ukrywał, że poszło słabo. Ale spokojnie. No dobra, teraz tu. Tak sobie. Znowu nie pykło. Nie, ale ten samochód naprawdę fajnie rzuca bokiem. I jednocześnie jest dość przyczepny. Chociaż może jest to zasługa części, które tutaj wsadzałem, bo chyba dwie części pod rząd wygrałem, które miały premię do przyczepności. A przyczepność w tej grze jest naprawdę bardzo ważna. Ważniejsza moim zdaniem nawet od przyspieszenia, no bo na zakrętach wtedy dużo lepiej się samochodem jedzie i mniej prędkości traci, a dzięki czemu nie musimy później odzyskiwać tej prędkości na prostej. Z drugiej jednak strony, no czasami wymaga się od samochodu, ale niezwykle rzadko w sumie, aby super przyspieszał. No i to też można sobie jakby dostosować. Tam kupując albo wygrywając inne części. Ja części nie kupuję, bo tu można ogólnie kupić części, nie bawić się w te wszystkie wyzwania, umiejętności, żeby je wygrywać czy zdobywać. Tylko po prostu wejść sobie do tunera, nie wiem, czy nowego, obojętnie jakiego, i kupić części tych samochodów, które są dość drogie. I no, ja wolę jednak sobie je pozdobywać, no jest to dodatkowa zabawa, nikomu nie szkodzi i można zaoszczędzić kasę, by kupić sobie na przykład Koenigsegga Agera, na którego zbieram. Chociaż nie wiem, w którym roku ja dozbieram na ten samochód, no bo jednak trochę mi jeszcze zostało do zbierania tak naprawdę, ale bądźmy dobrej myśli. Nie wiem, ile on teraz kosztuje, ale jeżdżąc PvP można naprawdę sporo wygrać. 20 poziom tego testu prędkości. Część... O, nie idzie dobrze. Części może nie będzie fajnej, ale tu mi początek wyszedł kiepsko. Spory ruch uliczny utrudnia tutaj zdobycie dobrego wyniku, ale może coś z tego będzie. Zobaczymy, ile czasu. 7 sekund. Może jeszcze się uda. Złoto. Nie, już nie będzie platynki, a szkoda. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.